AM, żeby zaprosić naszych słuchaczy do wejścia w Wielki Post i przeżycia tego okresu z księdzem Dolindo. Dlaczego właśnie rozważania na Wielki Post z księdzem Dolindo Ruotolo? No, trudno sobie wyobrazić lepszą postać do tego, żeby przeżywać z nią Wielki Post. Ksiądz Dolindo to jest osoba, która jakby całe swoje życie wpisała w mękę pańską. W zasadzie tak jak w jego autobiografii czytamy, już w wieku 5 lat chciał uczestniczyć w męce pańskiej i dzielił się tym ze swoją siostrą, czytając jej, czy opowiadając jej o męce pańskiej. Natomiast no, całe jego życie było naznaczone cierpieniem i udziałem w męce pańskiej. I to cierpienie i ten udział w męce pańskiej właśnie nie miał finału, tak jak czasem chcielibyśmy to widzieć na Golgocie, tylko właśnie tak, jak to jest w naszym przeżywaniu Wielkiego Postu, że wszystko to prowadzi jednak do zmartwychwstania. I no, tak on to też przeżywał, że zwycięstwo jest w Chrystusie zmartwychwstałym. Dlatego myślę, że całe jego życie jakby podpowiada i prowadzi ku takiemu przeżywaniu Wielkiego Postu. A możemy przypomnieć samą króciutką może biografię księdza Dolindo? Ksiądz Dolindo był kapłanem z Neapolu. Urodził się w bardzo takiej ubogiej rodzinie, miał bardzo trudne dzieciństwo, naznaczone i biedą, i trudnymi takimi relacjami rodzinnymi, gdzie ojciec się tam znęcał nad nimi. Trafił w końcu do szkoły dla misjonarzy i to rozbudziło w nim takie powołanie do właśnie życia najpierw w zgromadzeniu, ale też potem ze względu też na kłopoty, które się pojawiły, ponieważ on w pewnym momencie odkrył swój niezwykły talent. To też jest związane z takim cudem w jego życiu, ponieważ on przez te swoje dzieciństwo miał problem z nauką i taki intelektualnie nie ogarniał, że tak się wyrażę, tych wiadomości, które miał do przyswojenia, i w pewnym momencie doświadczył cudu, że to, czego się uczył, zwłaszcza w zakresie takich teologicznych tematów, nagle stało się dla niego jasne. W związku z tym taką misją jego życia stało się opowiedzenie ludziom, z którymi się spotykał, a wokół niego się ciągle zaczęło gromadzić coraz więcej osób, opowiedzenie tego, w co wierzymy, w sposób prosty, zrozumiały, przystępny. No i też z jednej strony gromadzili się wokół niego ludzie, a z drugiej strony przysparzało mu to kłopotów, ponieważ w tym czasie, a były to lata 50. XX wieku, no jeszcze nie było takiego zrozumienia dla takiego duszpasterstwa, jak on prowadził, i miał kłopoty też związane ze świętym oficją przez wiele lat. To były lata 30. Przez wiele lat miał zakaz sprawowania sakramentów, miał zakaz głoszenia. No to też było cierpienie jego. W końcu został zrehabilitowany i pozostawił po sobie olbrzymią ilość pism, właśnie wykładających naukę Kościoła, komentarzy do Pisma Świętego, rozważań, no, ogrom naprawdę spuścizna przeogromna. Właśnie gdzieś mi się obiło o uszy, że ksiądz Dolindo jakby przypłacił samemu cierpieniem to badanie, studiowanie właśnie Pisma Świętego i tak dalej, ale też jakby obcowanie z jego twórczością miało być, nie wiem, czy to legenda, czy rzeczywiście tak jest, że osoby, które zagłębiają się w jego refleksje, też same tego cierpienia dotykają, ale to nie znaczy, że są nieszczęśliwi.
Znaczy, być może coś w tym jest, a być może jest tak, że ktoś, kto się spotyka z tymi pismami, zaczyna trochę inaczej spoglądać na swoje życie. Znaczy, dostrzegać w nim, dostrzegać to, że to, co nas spotyka, co czasem odbieramy jako cierpienie, to też jest jakaś ścieżka do Pana Boga. To znaczy, nie chodzi o to, że mamy tego jakoś pożądać i pragnąć, ale że Pan Bóg też czasem dopuszcza to na nas, żeby nas w jakiś sposób wydoskonalić. Biorąc pod uwagę, jak bardzo produktywnym twórcą był ksiądz Dolindo, to wybór tych utworów i tych rozważań na pewno był bardzo trudny. Możemy sobie na spokojnie. Nie! To są zalety właśnie nagrywania. Przepraszam, zasłonię. Jeszcze. Bo to są tysiące chyba stron te jego rozważania nad Pismem Świętym. Kilka tomów, czy kilkanaście? Samych rozważań, komentarzy do Pisma Świętego to są 33 tomy. No. Jeden z takich tomów to jest najczęściej ponad 1000 stron. No właśnie. Także to jest naprawdę ogrom. A oprócz tego są całe traktaty poświęcone i doktrynie katolickiej, i nauczaniu o Duchu Świętym, co wydaliśmy w ubiegłym roku, nauczaniu o niebie i czyśćcu, co wydaliśmy w ubiegłym roku, o Maryi. No, naprawdę przeogromna to jest spuścizna. No właśnie w tych tematach maryjnych ja tak kiedyś zgłębiając trochę twórczość księdza Dolindo zauważyłem takie podobieństwo też do postrzegania Maryi razem ze świętym Maksymilianem, że oni podobnie Maryję traktowali jako taką drogę do zbawienia, uproszczenie i takie no, życiową, właśnie sposób na życie może nawet. Tak, takie oddanie Maryi, to prawda, to jest to też ścieżka księdza Dolindo. I właśnie tym sposobem możemy też właśnie ten Wielki Post przeżyć z księdzem Dolindo i przybliżyć sobie jego postać. Może jego popularność nie jest zbyt wielka, ale na pewno rosnąca. Polska jest chyba takim krajem, gdzie to dziedzictwo tuż po Włoszech trwa i jest u nas... Nawet powiedziałabym silniejsze niż we Włoszech. Jest w Polsce ksiądz Dolindo póki co jest bardziej rozpoznawalny niż nawet w swoim rodzinnym Neapolu. I to jest... No to jest jakiś fenomen rzeczywiście i myślę, że jakieś działanie też Boże w tym, że, no, że nam się udało odkryć to bogactwo, bo w Polsce zaczął być znany głównie przez takie niezwykłe rzeczy, które towarzyszyły jego życiu, przez cuda, bo rzeczywiście można by godzinami opowiadać o uzdrowieniach, o bilokacji, o czytaniu w myślach, bardzo podobne doświadczenia jak u ojca Pio. Natomiast to, co jest niezwykłe, że za tym wszystkim stoi naprawdę głęboka duchowość i nam zależy na tym właśnie, żeby Polacy poznali księdza Dolindo od strony właśnie tych pism i tej prostoty myślenia i mówienia o rzeczach naprawdę trudnych. Czyli wybór tych no, myśli spośród naprawdę wielu tysięcy stron był trudny? Bardzo trudny, bo tym bardziej, że rzeczywiście, tak jak wspomniałam, ksiądz Dolindo i jego teksty i jego życie było naznaczone cierpieniem i takim współuczestnictwem w męce. W związku z tym no, miał się czym dzielić i dzielił się tym obficie. Tutaj redaktor
posłużył się takim kluczem, którym jakby opowiada drogę nawrócenia każdego człowieka, tak? O tym, w jaki sposób, od czego się zaczyna, od właśnie bardzo często doświadczenia cierpienia, bo coś go uwiera, coś go dotyka. Następnie właśnie doświadcza, jeżeli wejdzie w to, tak? Jeżeli nie będzie chciał jakby wejść w tą drogę rozpaczy i zanegowania, ale wejdzie w to i próbuje zrozumieć, no to dochodzi do doświadczenia swojej własnej grzeszności. I taka jest też budowa tak. książki, że właśnie od tego cierpienia prowadzi nas razem z tymi rozważaniami aż do zbawienia. Aż do zbawienia, tak. Właśnie przez doświadczenie miłosierdzia, przez doświadczenie miłości, przez doświadczenie spotkania z Bogiem w modlitwie, przez doświadczenie właśnie też takiego ofiarności swojej własnej, aż właśnie do doświadczenia spotkania tego ostatecznego, tak? I z Chrystusem zmartwychwstałym. I te rozważania są na każdy dzień. Tak, od środy popielcowej do niedzieli palmowej, ponieważ tutaj uznaliśmy, że to jest taki specjalny czas, ten wielki tydzień, w którym jakby bezpośrednio koncentrujemy się już na wydarzeniach zbawczych i podprowadzamy czytelników, czy tych, którzy się włączą w rozważanie razem z nami, do właśnie tych wydarzeń, które będziemy w Wielkim Tygodniu przeżywać. Czyli zbiór myśli jak najbardziej odpowiednio przygotowujący do przeżycia Wielkiego Tygodnia, tak. Właśnie przez ten okres Wielkiego Postu. Tak. Możemy jeszcze jakoś słuchaczy zachęcić do sięgnięcia po te rozważania? To są takie rozważania, po które myślę, warto też sięgać wiele razy w ciągu dnia, ponieważ one są tak skonstruowane, że są podzielone bardzo często na mniejsze fragmenty, nad którymi można się zatrzymać w ciągu dnia kilka razy. To znaczy rano przeczytać sobie dwa zdania, potem kiedy ma się chwileczkę w ciągu dnia, przeczytać następne dwa zdania. One są tak ułożone, żeby żyć tym przez cały dzień. I myślę, że to pomaga też wprowadzać nas w taką dobrą praktykę pożądaną przez wielu świętych i myślę ludzi też pracujących nad swoją duchowością, takiej modlitwy nieustannej, tak? gdzie to słowo cały czas nam towarzyszy przez cały dzień. No na pewno ułatwia to też rozmiar wydania, tak. Że można zabrać ze sobą księdza Dolindo naprawdę wszędzie, a nie targać setki tysięcy stron. Tak, tak. To jest też nasz zamysł taki, by to był format taki poręczny, gdzie można włożyć go, no może do kieszeni to nie wejdzie, ale do torebki, do teczki, do plecaka i mieć go ze sobą. Jest cieniutkie, poręczne i można w każdej chwili, gdzieś się jedzie w tramwaju, w autobusie, sięgnąć, przeczytać te dwa zdania i przez ten czas pomyśleć nad tym. Czyli naprawdę można cały Wielki Post przeżyć z księdzem Dolindo od rana do wieczora. Można, ale też z taką perspektywą, że to nie chodzi tylko o to, żeby go przeżyć z księdzem Dolindo, tak? Tylko że to nas ma prowadzić jednak do spotkania z Jezusem, do właśnie do tego doświadczenia zmartwychwstania. Mhm. Coś jeszcze chcemy dodać? No nie. Tam a propos tej... jeszcze możemy powiedzieć o wydawnictwie M i księdzu Dolindo, tak? Mogę dopowiedzieć jeszcze, że nasze wydawnictwo ma... ja tam mówiłam o tym, co wydaliśmy, mhm. I tu możemy dodać, że nasze wydawnictwo jest w takiej ścisłej współpracy ze spadkobiercami dzieł ojca Dolindo i o ile się nie mylę, jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce, które
ma prawo, którego tłumaczenia są autoryzowane przez spadkobierców i ma prawo do wydawania jego dzieł w Polsce. Może jeszcze na koniec się przedstawić, żeby... Marta Wielek, redaktor wydawnictwa.